Cześć, witam was w kolejnym odcinku otwierania kalendarza adwentowego Bakugan. Okej, a więc dzisiaj zajmujemy się odcinkiem 23, który znajduje się na Marucho. Więc może będzie tutaj coś z Marucho w końcu? Dobra, przekonajmy się. Ach, szun. Z jednej strony w końcu coś z szunem, a z drugiej strony nadal nie ma nic z Marucho. Tu będzie coś z Marucho, jak jasne, nie wiem. Możliwe, że tak będzie. W każdym razie mamy coś z szunem, chociaż szkoda, że znowu jest to bransoletka i że nie wygląda specjalnie fajnie. Więc tak to wygląda. Mamy szuna, jakoś nie wygląda zbyt ładnie, podobnie do Dana. Na tej pierwszej bransoletce chyba, nie wiem, chyba lepiej im wychodzą dziewczyny i Bakugan na tych bransoletkach, bo Julie wyglądała fajnie i Tigera również wyglądała fajnie. Więc, no cóż, logo Bakugan jest ta bransoletka zielona, do szuna pasuje. Mamy znowu logo Bakugan oraz tutaj takie Bakugany, znowuż. Chyba zmieniają po prostu ich kolorystykę, tak mi się przynajmniej wydaje. W każdym razie, tak to wygląda. Nie przejdzie mi to przez palce. Tak dla porównania macie, jak to wygląda. No i dobra, to chyba na tyle. Jeśli w ostatnim okienku będzie tylko bransoletka z Marucho, albo z czymkolwiek, to naprawdę będzie mi smutno, ponieważ chciałabym dostać coś 24, co z czym mogłabym cokolwiek zrobić. No dobra, ale to jeszcze nie rozmyślenia na dzisiejszy dzień, ponieważ 24 jest dopiero jutro. Chociaż ja się już nie mogę doczekać, żeby to skończyć, bo wpakowałam się w niezły bajzel z dwoma kalendarzami, ale to nie ma znaczenia. Już sobie znalazłam na kolejny rok, więc nie martwcie się, coś będzie. W każdym razie, do zobaczenia jutro.